zapełni swój dom kotami. Rzucaj kośćmi i twórz pokoje, a następnie korzystaj ze specjalnych zdolności pokojów, by zdobyć jak najwięcej punktów. W pudełku znajdziemy 4 kości ze ściankami od 2 do 5, a także symbolem kota i myszy, 12 kafelków zdolności, 2 notesy do gry, każdy z 60 dwustronnymi arkuszami, a także 6 ołówków. Rozdajcie graczom po jednym ołówku i arkuszu do gry o takim samym poziomie. Pomieszajcie zakryte kafelki zdolności, odkryjcie losowo 4 z nich i ułóżcie je w rzędzie, po środku stołu. Pozostałe kafelki odłóżcie z powrotem do pudełka. Narysujcie symbole wszystkich wylosowanych zdolności w polach od 2 do 5 na swoich arkuszach, w takiej samej kolejności, w jakiej były one odkrywane. Jeżeli gracie na arkuszach poziomów 2 lub 3, przygotowanie będzie wymagać dodatkowego kroku. Jeden z graczy rzuca 3 kośćmi, a następnie wszyscy gracze zapisują każdy z wyników w polach oznaczonych gwiazdką na swoich arkuszach, w kolejności wedle własnego uznania. Miejsca na arkuszu, w którym zapisujemy wyniki, to dom. W każdej turze dowolny gracz rzuca 4 kośćmi. Następnie wszyscy jednocześnie wybierają wynik z 3 kości i zapisują je na swoich arkuszach, przestrzegając następujących zasad. Wszystkie pola, w których w danej turze zapisujesz wynik rzutu, muszą ze sobą sąsiadować, ale nie muszą sąsiadować z polami uzupełnionymi wcześniej. Jeżeli zdecydujesz się zapisać wynik w obszarze, na którym zostały mniej niż 3 puste pola, musisz zapisać tyle wyników, ile to możliwe. Pozostałe przepadają. Koty i myszy wyrzucone na kościach zapisujesz na swoim arkuszu zgodnie z takimi zasadami jak w przypadku liczb, z wyjątkiem kotów na arkuszu o poziomie 1. Punktowanie kotów i myszy zależy od poziomu, na którym gracie, ale do tego przejdziemy za chwilę. Kiedy wszyscy gracze zapiszą na swoich arkuszach wyniki rzutu z bieżącej tury, sprawdźcie, czy komukolwiek udało się zapełnić wszystkie pola na arkuszu. Jeśli tak, gra się kończy i należy podliczyć wyniki. Jeśli nikt nie zapełnił całego arkusza, rozegrajcie kolejną turę, znów rzucając 4 kośćmi. Ilekroć uda Wam się stworzyć grupę tych samych sąsiadujących ze sobą liczb, a wielkość tej grupy jest taka sama jak wartość tworzących ją liczb, domykasz pokój. Kiedy domkniesz pokój, narysuj ściany wokół tworzących go liczb. Co ważne, każde pole może być częścią tylko jednego pokoju. Następnie zakreś kółko obok pola zdolności odpowiadającej danej liczbie, aby oznaczyć, że zdolność ta jest dla Ciebie dostępna. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli stworzysz grupę, która jest większa od wartości tworzących ją liczb, musisz natychmiast zdecydować, które pola zostaną użyte do domknięcia pokoju i narysować wokół nich ściany. Pozostałe pola mogą być później użyte do tworzenia innego pokoju. Przykładowe pokoje mogą wyglądać w następujący sposób. 2 dwójki, 3 trójki, 4 czwórki, a także 5 piątek. Za każdym razem, gdy domykasz pokój, zyskujesz możliwość użycia zdolności przyporządkowanej do liczby, która ten pokój tworzy. Zdolności z symbolem pioruna musisz użyć natychmiast. Pozostałe zdolności możesz zachować na później i użyć ich w dogodniej dla Ciebie chwili, ale też w trakcie tury, które zostały zdobyte. Kiedy użyjesz danej zdolności, przekreśl kółko obok powiązanego z nią pola. W swojej turze możesz użyć dowolnej liczby posiadanych zdolności. Możesz także, jeśli to możliwe, łączyć ich efekty. Wszystkie zdolności kafelków są opisane na stronie 6 w instrukcji. Gdy tylko jeden z graczy zapełni wszystkie pola na swoim arkuszu, rozgrywka się kończy. Każdy gracz podlicza swoje punkty w następujący sposób. Za każdy domknięty pokój otrzymujesz tyle punktów, ile wskazuje liczba obok pola zdolności tego pokoju. Punktujesz domknięte pokoje niezależnie od tego, czy kółka są przekreślone, czy nie. Punktowanie kotów i myszy zależy od poziomu, na którym gracie. Natomiast za każde puste pole na naszym arkuszu tracimy 1 punkt. Natomiast ta zasada nie obowiązuje w grze na poziomie 4. Wygrywa oczywiście ten gracz, który zdobył najwięcej punktów. W przypadku remisu wygrywa ten z graczy, który zapełnił więcej pól na swoim arkuszu. Jeśli remis się utrzymuje, gracze dzielą się zwycięstwem. Na poziomie 1 kotów nie rysuje się na arkuszu. Zamiast tego, ilekroć wybierzesz kota jako jeden z wyników, skreśl symbol kota, rozpoczynając od lewej strony, na pasku kotów na dole arkusza. Oznacza to, że gdy wybierzesz kota, narysujesz o jeden symbol mniej w polach domu.
Kiedy skreślisz kota, na którym znajduje się liczba, musisz natychmiast zapisać tę liczbę w dowolnym pustym polu na swoim arkuszu. Gdy skreślisz ostatni symbol, oznacza to, że możesz samodzielnie wybrać liczbę od 2 do 5 do zapisania. Na koniec gry otrzymujesz 1 punkt za każdego kota skreślonego na pasku kotów. Natomiast myszy zjadają ser, więc ilekroć narysujesz na arkuszu mysz, skreśl symbole sera w rzędzie i kolumnie, w którym znajduje się ta mysz. Na koniec gry otrzymujesz 1 punkt za każdy skreślony ser. Na poziomie drugim, czyli na pomarańczowych arkuszach, za każdą mysz w rzędzie i w kolumnie otrzymujesz 1 punkt, ale tylko pod warunkiem, że w tym samym rzędzie lub w tej samej kolumnie jest także kot. W arkuszu tym występują również pola bonusowe. Za każde pole bonusowe A, B, C, D lub E otrzymujesz tyle punktów, ile wskazuje zapisana w nim liczba, o ile to pole jest częścią domkniętego pokoju. Pole bonusowe z kotem lub myszą nie daje żadnych dodatkowych punktów. Poziom trzeci są to kremowe arkusze. Za każdy z kolorowych obszarów Twojego domu otrzymujesz 1 punkt za każdą mysz, jeżeli w tym samym obszarze znajduje się jeden kot lub dwa koty. Możesz otrzymać 2 punkty za każdą mysz, jeżeli w tym samym obszarze znajdują się 3 koty lub więcej. Lub też możesz otrzymać 0 punktów za każdą mysz, jeżeli w tym samym obszarze nie ma żadnego kota. Pola bonusowe na tym arkuszu działają tak samo jak w przypadku poziomu drugiego. Poziom czwarty to czerwone arkusze. Kiedy rozgrywka się zaczyna, obszar domu każdego gracza jest ograniczony do 15 pól. Ilekroć domykasz pokój, powiększasz obszar swojego domu o liczbę pól równą wielkości domykanego pokoju. Nowe pola możesz dorysować w dowolnym miejscu i mogą one tworzyć dowolny kształt. Muszą jednak ze sobą sąsiadować. W przypadku arkusza czwartego za skreślone sery punktujesz w taki sam sposób jak na poziomie pierwszym. A za myszy w tym samym rzędzie lub tej samej kolumnie punktujesz w taki sam sposób jak na poziomie drugim. Czyli za każdą mysz w rzędzie i w kolumnie otrzymujesz 1 punkt, ale tylko pod warunkiem, że w tym samym rzędzie lub tej samej kolumnie jest także kot. Grając solo możesz wybrać pomiędzy trybem normalnym a trudnym. W obydwu trybach porównujesz swój wynik z tabelą na końcu instrukcji. W trybie normalnym graj zgodnie ze standardowymi zasadami. W trybie trudnym w każdej turze po wybraniu kości i zapisaniu wyników na arkuszu musisz przekreślić jedno dodatkowe wolne pole. Pole to musi sąsiadować z jednym z symboli zapisanych w tej turze. Jeśli z zapisanymi symbolami nie sąsiaduje żadne wolne pole, przekreśl dowolne wolne pole na swoim arkuszu. Rozgrywka kończy się w chwili, gdy na Twoim arkuszu nie będzie wolnych pól. Przekreślone pola nie dają żadnych punktów, dodatnich ani ujemnych.